pradolinie Wisły nad jej brzegiem leży niewielka miejscowość Nieszawa. Miasto znane jest z podpisanego w 1410 roku rozejmu, zwanego po parafowaniu pokojem toruńskim. Przy głównym placu Kazimierza Jagiellończyka wznosi się klasycystyczny ratusz z 1821 roku. Na jego ścianach zawieszono tablice honorowych obywateli miasta Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. Po przeciwnej stronie wznosi się dom, w którym mieszkał Stanisław Noakowski, wybitny architekt, malarz, rysownik i historyk sztuki. Plac Kazimierza Jagiellończyka otaczają zabytkowe kamieniczki. W domu, w którym mieszkał Stanisław Noakowski, urządzono muzeum tego wybitnego syna Nieszawy. Obok muzeum ustawiono niewielki obelisk poświęcony Fryderykowi Chopinowi. Uliczką schodzącą w dół dotrzemy do brzegu Wisły. Zobaczymy tu zacumowany prom o ciekawej konstrukcji, zbudowany jako prototyp w 1991 roku. Napędza go silnik o mocy 120 koni mechanicznych i dwa boczne koła napędowe. Prom może zabrać 16 ton ładunku i 20 osób. W 1974 roku inny prom, ale w tym samym miejscu, zagrał w filmie Wiosna, panie sierżancie. Z brzegu Wisły doskonale widoczna jest bryła największego zabytku tego miasta, kościoła świętej Jadwigi Śląskiej. W tym domu, w którym w 1821 roku urodził się Stanisław Noakowski, dziś mieści się plebania. Kościół w Nieszawie wzniesiono w latach 1460-1468 w stylu późnogotyckim. W XVI wieku dobudowano wieżę i kaplicę. Kościół zbudowany jest z cegły, a dobudowane kaplice otynkowano. W kruchcie odsłonięte są fragmenty murów tej XVI-wiecznej świątyni. Kościół jest jednonawowy. Do szerszej i wyższej nawy trzyprzęsłowej przylegają kaplice. Balustrada chóru muzycznego ozdobiona jest misternymi arabeskami. Poniżej znajduje się szereg malowideł ze scenami biblijnymi i sentencjami w rodzaju: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Na pięknym, manierystycznym ołtarzu głównym stoi bogato zdobione tabernakulum. Wyżej obraz nieznanego malarza przedstawiający Boże Narodzenie. U góry rzeźba klęczącej królowej Jadwigi Śląskiej, wpatrującej się w ukrzyżowanego. Wspaniałe dzieło sztuki snycerskiej, Stalle i tron biskupi, wykonano w XVII wieku w Gdańsku. A to tron biskupi. W 1991 roku na północnej ścianie prezbiterium odkryto freski datowane na początek XVI wieku. Bogato zdobiona ambona pochodzi z XVIII wieku. Barokowy ołtarz świętej Barbary pochodzi z XVII wieku. Na ołtarzu znajdują się dwa relikwiarze.
1705 roku dobudowano od strony południowej kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Obok ołtarza stoi barokowa chrzcielnica z XVII wieku. Jeden z dwóch obrazów Józefa Charzyńskiego przedstawiający zwiastowanie z XVII wieku o wymiarach 6x3 metry. Współczesny witraż z 1993 roku ufundowany przez Marię i Krzysztofa Chmielewskich. Gdy już będziemy opuszczać to ciekawe miasteczko, warto zatrzymać się na rogu ulicy Mickiewicza i Cichocińskiej. Znajduje się tutaj zabytkowa kamienica Sobierajów z 1900 roku. Ta najbardziej okazała kamienica w Nieszawie zbudowana jest w stylu neorenesansu francuskiego. Nad ściętym narożnikiem z wejściem znajduje się w supraporcie po piersiej Mickiewicza, a wyżej płótno trzymające książkę poety, symbolizującą jego dzieła.